Przetrwać głód. Czerwiec. Część pierwsza. Akcja. Przetrwać głód. Czerwiec. Czyli co uda nam się znaleźć w czerwcu na dziko do jedzenia. Oczywiście teraz rośliny bardzo rosną intensywnie, więc muszę nagrywać w ciągu miesiąca aż dwa odcinki. Na początku i na końcu. Ponieważ roślin jest tak wiele, że po prostu można się zajadać różnymi dzikimi smakołykami. A jakie są to smakołyki? Oto będzie w tym nagraniu. Zatem zachęcam Cię do obejrzenia. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę Ci jak przeżyć. To uczciwe. No i bezczarny bardzo pięknie zakwitł. Oczywiście mszyca go jak zwykle i standardowo wcina, ale my możemy zjeść sobie jego kwiaty. Smakują jak bez. Oczywiście z bzu czarnego możemy zjadać na surowo wyłącznie kwiaty, ponieważ w owocach zawarta jest sambunigryna, dlatego należy ją po prostu obrabiać termicznie. Dlatego jeżeli chcecie zjadać owoce z bzu czarnego, to powinniście je przetworzyć termicznie, czyli na przykład je ugotować i dopiero je zjadać. Natomiast liście bzu czarnego są niejadalne i cała reszta rośliny jest niejadalna. Na surowo kwiaty, natomiast owoce po obróbce termicznej. Berberys już praktycznie przekwitła, ale jeszcze znalazłem jego bardzo aromatyczny kwiat. No po prostu coś cudownego i wspaniałego. Jeżeli znajdziecie gdzieś berberysa, to go powąchajcie, ponieważ cudownie pachnie. Co prawda z berberysa głównie zjada się owoce, jednakże ja się nie mogłem oprzeć, żeby spróbować i kwiatu, który okazuje się jest także całkiem smaczny. Podobnie jak większość kwiatów, słodki. Głuk już praktycznie przekwita i można znaleźć ostatnie kwiaty, które można oczywiście zjeść. Ale do dyspozycji oczywiście mamy także liście, które są całkiem smaczne. O jadalnych liściach już nagrałem jeden odcinek, zatem jeżeli chcesz się o czym dowiedzieć, to gdzieś tam Ci to podlinkuję, albo odwiedź mój kanał i po prostu zajrzyj w inne filmiki, a z całą pewnością ten filmik znajdziesz. No i oczywiście napotkaliśmy na swojej drodze bylicę, ale pamiętajcie, nie jest to piołun. To nie jest bylica piołun, tylko zwykła, pospolita bylica, którą można używać jako przyprawę, na przykład do zup czy sosów. Można parzyć z niej herbatki, jednakże ze względu na zawartość tujonu nie zaleca się spożywania jej w dużych ilościach. Dlatego jest to roślina głównie przyprawowa, której nie powinno się zjadać zbyt wiele. Ale gałązka jeszcze nikomu nie zaszkodziła. Powiem Wam, że na przyprawę idealna, ponieważ jest bardzo charakterystyczna i smaczna. No i oczywiście obok znaleźliśmy drugą roślinkę, którą można wykorzystywać jako przyprawę. Czyli co to jest? Jak widać po starych baldachach, zdecydowanie jest to wrotycz. Zresztą nawet wystarczy popatrzeć na liście, są bardzo charakterystyczne. I bardzo aromatyczne, ale niestety wrotycz, tak samo jak bylica, zawiera związki tujonowe, zatem nie zaleca się jej spożywać w dużych ilościach. Jest to roślina zatem przyprawowa, można sobie z niej na przykład parzyć także herbatki. Ale taki mały listek jak zjecie, nic Wam się nie stanie.
No i mamy oczywiście dziką różę. Oczywiście oferuje ona nie tylko czerwone owoce, które są pyszne na herbatki, ale także kwiat, który można oczywiście zbierać, suszyć i parzyć sobie z niego herbatki, ale także zjadać. Oczywiście nie będę może tutaj zbierał całego kwiatu, a tylko jeden mały, pojedynczy płatek. Sama słodycz. Po gorzkawym w rotyczu to jest naprawdę bardzo słodkie i smaczne. Polecam. Dawniej złocień, a dzisiaj jastrun. Możecie sobie zjadać z niego pyszny kwiat. Liść, który już nie jest aż tak smaczny. Właściwie to nie jest liść, a listek, malutki listek, ponieważ jastrun ma bardzo malutkie liście. Ja bym powiedziała listeczek. I pewnie kamerzystka ma rację. Liść ma, listeczek, przepraszam, ma bardziej aromatyczny smak, ale jest całkiem okej. Okay. Pamiętajcie, że no nie jest to rumianek. Jeżeli ktoś kiedykolwiek jadł i lub pił herbatkę z rumianku, no to wie, jak ona smakuje. To natomiast smakuje zupełnie inaczej. Zatem nie pomylcie tej rośliny z rumiankiem. No i mamy jesiona. To, moi drodzy, jest smaczne, słodkie. Ale w środku pojawią się za jakiś czas nasiona, które młode będą dostarczały energii. W chwili obecnej należy jeszcze troszeczkę poczekać, ale już sobie można skubnąć i jest to całkiem słodkie. Ale bardzo twarde, więc bardziej tak jak kubkówka. Possać, wyssać cały cukier będący paliwem naszego organizmu, a resztę po prostu wypluć. Wyssaliśmy cały cukier, resztę wyrzucamy. Jakiś czas temu nagrywałem filmik o zjadaniu kwiatów karagany syberyjskiej. Jak widzicie, zaczęły pojawiać się już strąki, które oczywiście można zjadać, ale póki co jeszcze średnio zalecam, ponieważ są dosyć gorzkie. Oczywiście możecie je spróbować. No niestety, ale jeszcze mają lekką nutę goryczy. To troszeczkę, wiecie, jak niedojrzałe śliwki są po prostu cierpkie, niesmaczne. No trzeba troszeczkę jeszcze poczekać, ale już się pojawiają. No i oczywiście zakwitła już nam pięknie kończyna, której po prostu kwiaty są bardzo smaczne. Szczególnie te białe części. Jak zawsze przy kwiatach polecam uważać przed zjedzeniem, ponieważ często, gęsto mogą znaleźć się jakieś robaczki, których raczej zjadać nie powinniśmy. No chyba że wiemy, co to za robak i wiemy, że jest jadalny i może dostarczyć nam nie toksyn, a źródła białka. Ktoś powie, że przecież trawy to nie będzie jadł, bo nie warto, ale tutaj mamy do dyspozycji kubkówkę. A w środku jest bardzo słodka, zatem możecie ją po prostu, może nie zjadać, bo jest twarda, ale po prostu wyssać z niej cały cukier, jaki się tutaj znajduje.
Co prawda jest to bardzo pracochłonne, a zawartość cukru nie jest jakaś bardzo duża, ale możecie sobie po prostu idąc gdzieś skubnąć taką kubkówkę i wyssać z niej troszeczkę soku i cukru w niej zawartego. O podagryczniku właściwie można wspominać cały rok, ponieważ ten, przez niektórych nazywany chwastem, piękny, aromatycznie pachnący i smaczny podagrycznik rośnie właściwie przez cały rok. Ponieważ jeżeli byście na przykład skosili w maju podagrycznik, to on za chwilę od nowa odrośnie i będzie miał młode listki, które możecie sobie zjadać, suszyć i po prostu smakować. Ja go znajdowałem i w grudniu, i w marcu, i w sierpniu, i w wrześniu, w październiku. Właściwie jest cały czas, zatem jest to takie, bym powiedział, uniwersalne zioło, które można zbierać praktycznie cały rok. No oczywiście, wiadomo, jeżeli śnieg przykryje, no to już go gdzieś tam nie znajdziecie i nie odkopiecie. No i znaleźliśmy podbiał pospolity, którego liście można zjadać. Oczywiście, jak już w jednym filmiku mówiłem, jadalność jego jest taka w kryzysowej sytuacji, ponieważ no, zawiera w sobie pewne związki trujące, które mogą nam zaszkodzić w spożywaniu większej ilości, ale zjedzenie nawet kilku liści no, nie powinno nam zaszkodzić, ale no, musicie uważać. Z podbiałem należy po prostu uważać, ponieważ można przedawkować i się po prostu zatruć. Ale w małych ilościach smacznego. Smaku, bym powiedział, ciekawe. Może troszeczkę jastrun? Trochę do liścia jastrunu podobny smak? Coś takiego. Z cesztą musicie spróbować sami. Ale pamiętajcie, nie zjadajcie tego dużo. No i na niektórych robiniach akacjowych zaczęły rozwinąć się kwiaty, które można zjadać. Pamiętajcie, że robinia akacjowa generalnie jest drzewem trującym, aczkolwiek ma jadalne kwiaty. Możecie sobie zrywać te całe kwiatostany. Oczywiście w tej formie jeszcze są trochę małe i młode, ale one się niedługo, za kilka dni rozwiną i będą bardzo fajne. Możecie sobie na przykład je maczać w cieście naleśnikowym i sobie je zjadać. Oczywiście tutaj na drzewie już są bardziej rozwinięte te kwiatostany niektóre, aczkolwiek też niektóre znajdują się bardzo wysoko, zatem pamiętajcie, no raczej musicie znaleźć robinię, która będzie rosła po prostu nisko. Kwiaty robini akacjowej cechują się słodyczą. I pamiętajcie, nie jest to akacja, a robinia akacjowa, którą warto znać i sobie po prostu zjadać. Ktoś, kto pewnie zobaczy tą roślinę, to powie rzepak! Otóż nie! Rukiewnik. Wystarczy popatrzeć na liście, które wyglądają nieco inaczej. Z oddali z całą pewnością wygląda na rzepak, ale właściwie rzepak już praktycznie u mnie, przynajmniej w okolicy, nie ma kwiatów, już po prostu znikły, a to jeszcze kwitnie, można sobie zjadać kwiaty. Kapusta, brokuł. W końcu roślina ta należy do kapustowatych, więc gdzieś tak bym te smaki lokował. Oczywiście liście najlepsze są młode. I oczywiście
młody rukiewnik wygląda nieco inaczej i nie ma oczywiście takiej dużej łodygi, no i nie ma też kwiatu, więc wtedy możecie mieć problem z jego rozpoznaniem. Teraz jest dosyć charakterystyczny. I ja właściwie, jak zobaczyłem tą roślinę, to czekałem, aż ona urośnie, większa i będzie można ją prawidłowo rozpoznać. Zatem musisz mieć pewność, że zjadasz coś jadalnego, a nie coś, czym możesz się potruć. Pamiętaj, rukiewnik smakuje jak kapusta. Liście kwaśne. I... O! Wyczułam coś nowego? Nuta pieprzności. Jest pieprzny. Pieprzny. Także, no nie wiem. Liście... Tak sobie. Ale kwiat? Bardzo smaczny. Polecam. No i dobra, znaleźliśmy jednego maka polnego w odosobnieniu, zatem może nie będę go zjadał. Kiedyś było na polach pełno maku, teraz jak się go pryska, no to po prostu tego maku nie ma. Jednakże w miedzach i na nieużytkach bardzo często go można spotkać, często w obecności chabru. No i co możemy z tego maku jeść? No oczywiście teraz możemy zjadać kwiat. Ale możemy zjadać także liście. No a potem możemy zbierać także nasiona. Oczywiście ziarna maku zbierane z maku polnego zawierają pewne opioidy. Dlatego no, należy uważać. Oczywiście mak, który kupujecie w sklepie, mak niebieski, jest właściwie ich pozbawiony. Ale z tym makiem raczej no, nie przesadzamy. Ale no, oczywiście nie jest to mak lekarski, tylko mak polny. Ponieważ to mak lekarski ma najwięcej opioidów, a mak polny ma ich mniej. I to dużo mniej. Oczywiście przepraszam, że tak zamykam oko, ale po prostu słońce mnie razi bardzo. No to co? Mamy mak, to idziemy jeszcze do chabru. No i w końcu znaleźliśmy chabra buławatka. Pamiętajcie, że w Polsce, na terenie Polski rośnie kilkadziesiąt rodzajów chabrów. Jednakże ten jest bardzo charakterystyczny, jest taki niebieściutki i fajniutki. Oczywiście w moim odczuciu smak kwiatu nie jest najlepszy, ale sok, właściwie napój przyrządzony z sfermentowanych kwiatów jest naprawdę smaczny. I polecam go sobie wykonać. Przepis znajdziecie na mojej stronie, a przepraszam, na mojej grupie na Facebooku. Oczywiście stąd chabra buławatka nie zbieram, ponieważ jest to pole uprawne. Jak widzicie, obok rośnie rzepak, tutaj gdzieś jeszcze rośnie mak, ale stąd nie zbieramy, ponieważ pola są opryskiwane i generalnie rośliny mogą to akumulować. Szczególnie, że nie wiem, kiedy to było pryskane i nie wiem, jaki był okres karencji. Zatem na razie bym tego po prostu nie zbierał. No i oczywiście znaleźliśmy także pięciornik rozłogowy. Dalej będzie jeszcze prawdopodobnie gdzieś pięciornik gęsi, ale tutaj mamy do dyspozycji pięciornik rozłogowy, który także jest smaczny, zatem zadegustujmy. Nie jest nieprzyjemny w smaku, jest taki dosyć neutralny. Zatem, jako że jest to dzika roślina, może warto ją znać, ponieważ można sobie ją skubnąć. No i oczywiście też przy okazji z boku znalazłem mniszka lekarskiego, którego także można sobie zjadać. Tutaj mamy akurat do dyspozycji liść. Kwiatów jest już coraz mniej, ale jak znajdziecie, to sobie możecie go skubnąć. O tej porze roku liście mniszka są gorzkie. No niestety. Aczkolwiek jeszcze wcześniej, czyli 2 miesiące temu, były takie bardzo smaczne. Teraz ich smak się już nieco
pogorszył. No i przede wszystkim stały się nieco twardsze. Ale jeszcze zjadliwe. No i znaleźliśmy pięciornik gęsi. Wcześniej mieliśmy pięciornik rozłodowy, a to jest pięciornik gęsi. Ja sobie go spróbowałem, jednak w moim odczuciu ta roślina jest niezbyt smaczna. Liście są ciężkie do pogryzienia. Oczywiście w porównaniu z pięciornikiem rozłogowym, który jest mięciuśki. Jednakże możecie to zbierać, tą roślinkę, na jakieś herbatki. Na przyprawę to się nie nadaje, ponieważ jest bardzo mało aromatyczne. Smaku jest nijakie, a liście są takie, bym powiedział, twarde. Także poddaję wątpliwości jakąś wartość jadalną tej rośliny, ale możecie sami sobie ocenić i spróbować. Pamiętajcie, pięciornik gęsi. Oczywiście pamiętaj, że nie były to wszystkie rośliny, jakie można w chwili obecnej znaleźć. Są to po prostu rośliny, które można znaleźć w swojej najbliższej okolicy, wychodząc z domu. Ja wyszedłem z domu 500 metrów, nie więcej, zatem nie szukam jakichś egzotycznych roślin, które rosną w Polsce rzadko, a są to bardzo popularne rośliny, które można spotkać wszędzie. Zatem i ty, wychodząc na krótki spacer, możesz je spotkać i spróbować, i zasmakować, i gorąco polecam. Oczywiście zachęcam także do zasubskrybowania mojego kanału po więcej treści. Oczywiście znajduje się na nim więcej treści, zatem możesz sobie wejść i obejrzeć inne nagrania, ale więcej. Umieszczam także na Facebooku całkowicie za darmo grafiki na temat rozpoznawania dzikich roślin jadalnych oraz ich zjadania. Zatem zachęcam, żebyś zapisał się do grupy. Link oczywiście jest w opisie. Wejdź tam, ponieważ całkowicie za darmo masz przekazywaną wiedzę na temat roślin. Nie tylko ode mnie, ale także przez użytkowników grupy. Zatem jak zwykle życzę ci także szczęścia, ponieważ mój kanał to przecież źródła szczęścia. Zatem zachęcam, chciałem cię znowu zachęcić. Nie, po prostu życzę ci szczęścia w życiu. A teraz i na zawsze. Trzymaj się ciepło. Cześć.